Let me, don't let me, and don't let me, don't let me, and don't let me, 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 don't
15, słuchajcie, i zgodnie z line-upem już zaraz Astral Balloon skończącym edycję 2019 Gada Festu live-actem. Live-act zamknięcia, jesteśmy dumni, że może teraz on tak wyglądać. No i cóż, powoli zbliżamy się do końca. Wracajcie bezpiecznie powoli do domu, ale zostańcie najpierw na tym live-akcie. Justyn już dwa razy, przepraszam, grał na naszym festiwalu w piątek z Jarozem oraz z Gadabitem, a dzisiaj pod nazwą Astral Balloon. Bardzo się cieszymy, ale słuchajcie, to wszystko nie odbyłoby się, gdyby nie wy. Wszyscy wy czujcie się współorganizatorami tego wydarzenia. 130 parę osób wsparło nas na Polak Potrafi. No piękna sprawa, ślijcie tą energię dalej i jest pysznie. Proszę Państwa, jest pysznie, ale tak, żeby wymienić i oddać szacunek wszystkim artystom, którzy wystąpili u nas w tym roku. Hati Wati z Gdańska otworzył klasztor pięknym ambientem, potem Drogi Krajowe, 40 minut pojechanej improwizacji, na koniec półtora godzinny koncert solowy Mikołaja Trzaski, który po koncercie stwierdził, że nie pamięta, kiedy grał dla takiej publiczności. Następnie Alameda 5, która stwierdziła, że jest to ich najlepiej nagłośniony koncert, na jakim grali. Gadabit. Gadabit to Gadabit. Jaros Astral Balloon z świetnym live-actem premierowym. Potem Deep Impact, smaczniutko, Flea. I na końcu w piątek przy wschodzie słońca Eta Hawks, Radio Kraków, Off Radio Kraków. Słuchajcie tego radia, bo puszczają, prezentują muzykę, której nie można sprawdzać w innych radiach. Off Radio Kraków, nasz partner medialny oraz Radio Kraków, Agnieszka Barańska, serdecznie pozdrawiamy. A potem co, słuchajcie, o 6 rano koniec, w sobotę od godziny 11 do 13 odbył się Kosmos. Poznańska Orkiestra Improwizowana i Kraków Improvisers Orchestra na Impro Stage od 11 do 13. A później na scenie plenerowej z świetnym setem otwarcia Jaros. Później oldschoolowy hip-hop, Szpilersi. Później garażowe granie Jesień. Później live one man show Bajzel, który zrobił istny Bajzel rock'n'rollowy do 23.30. A później zmiana klimatu o 180 stopni, Jung Antagen z Austrii, który wariat postawił swój bitek przed frontami 3 metry, zagrał w kompletnej ciemności przy zajebistych wizualizacji ekipy z Ego Dropa, Bogna, Mef, Ego Drop, Goa Dupa Festival. Serdecznie dziękujemy naszym przyjaciołom. I później lekki dramat Tutto Positivo. Niestety musiało odwołać swój koncert z powodu awarii sprzętu, ale nie przejmowaliśmy się tym, ponieważ Mef
Hajtrasz, Elvira, Timur, Oliek do godziny 8.30, które się to przedłużyło do 10. No i Hajtrasz później na chillaucie dla was bardzo smacznie. Jeszcze Open Dexy, Bogna i jeszcze jeden jegomość, który grał przed chwilą. To wszystko wydarzyło się, słuchajcie, podczas tych 3 dni. Miasto nie zasypia, miasto po prostu miało problem przez 3 dni, ale mamy nadzieję, że wytrzymało. No i warsztaty, był recyklingowy robot, ekorodzice PS, stoisko kupy odpowiedzialnie. Bardzo dziękujemy, że jesteście do tej pory. Współczesne gry planszowe, Janki, Janka Szamanka, dwa kije, Pendulum Painting, co ludzie powiedzą, gimnastyka słoweńska, warsztaty pewniarskie z Jankiem Kubkiem, Śpiew Biały, Joanna Słowicka, firewalking, chodzenie po ogniu. Słuchajcie, konkurencja do main stage'a, Weizer musiał poczekać, bo przy ognisku zgromadziło się ponad 100 osób. I to wszystko działo się tutaj przez 3 dni, partnerzy główni.